Dobrze, to witam na moim ostatnim wykładzie na tej szkole ekonomicznej i jednocześnie będzie to wykład poświęcony ubezpieczeniu jako instytucji rynkowej. Wcześniej tego taka tematyka nie była poruszana, więc też jestem troszeczkę ciekawy, jak mi to pójdzie. I można powiedzieć na początku, że postaram się troszeczkę podążyć śladami Karla Mengera, który, jak wiecie, w swojej książce Zasady ekonomii stworzył taką koncepcję, czy zwrócił uwagę na warunki, jakie muszą być spełnione, aby powstała i ewoluowała instytucja zwana pieniądzem, więc ja troszeczkę analogicznie w tym wykładzie poświęcony właśnie ubezpieczeniu pozwolę sobie zwrócić na uwagę na kluczowe moim zdaniem aspekty, które doprowadzają do tego, że na rynku wykształca się instytucja zwana ubezpieczeniem i jednocześnie będę twierdził, że ubezpieczenie może powstać tylko na rynku, a różne instytucje, które są podobne, na przykład ubezpieczenia społeczne, to tak naprawdę jest zupełnie, znaczy ich sposób funkcjonowania i powstawania polega zupełnie na czym innym. Chociaż wydaje się, że w nazwie też jest ubezpieczenie, to jednak ubezpieczenie jest definitywnie instytucją rynkową i to postaram się tutaj zaprezentować. I kluczowe pytanie, jakie w zasadzie, na jakie będę odpowiadał przez te 40 parę minut, brzmi, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby powstała instytucja ubezpieczenia i oczywiście chodzi mi tutaj o warunki rynkowe. Jeśli chodzi o plan wystąpienia, to skupimy się na początku na niepewności. Wiem, że o tym już troszeczkę było, aczkolwiek zahaczymy troszeczkę inne perspektywy, znaczy troszeczkę inne znaczenie tego i wymiar tej niepewności. Później przejdziemy do znaczenia prawdopodobieństwa. Powiem, jakie dwa takie główne rodzaje prawdopodobieństwa zdaniem Austriaków można wyróżnić i później przejdę do ryzyka, do kalkulacji ekonomicznej ponownie, ale już w troszeczkę innym wymiarze. Później oczywiście to podsumuję i też tradycyjnie wskażę literaturę, jeżeli ktoś będzie z Was zainteresowany tą tematyką, to będzie można dalej jeszcze sobie uzupełnić wiedzę. I zaczynając od pierwszego warunku, czy w zasadzie pierwszego czynnika, na który należy wskazać jako takiej pewnej przyczynie powstania ubezpieczeń, to będzie niepewność. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście niepewność jest nierozerwalnie związana z ludzkim działaniem, to już wiemy. Jej dodatkową cechą jest to, że jest ona niemierzalna. Nie można jej przedstawić za pomocą rachunku prawdopodobieństwa. I za takie, można powiedzieć, dwa główne źródła niepewności możemy, czy jako takie dwa główne źródła niepewności możemy wskazać niedostatecznie poznane zjawiska naturalne. Nie mamy wiedzy na temat, prawda, pewnej części tego świata przyrody. I jako drugi aspekt, już ten ludzki, to są działania ludzi, no bo nie wiemy, jakie decyzje podejmą nasi konkurenci, nie wiemy, jak zachowają się nasi najbliżsi, nie wiemy, jak my jutro postąpimy, to wszystko jest sfera niepewności. I tu już mamy pewną taką podpowiedź, że, czy w zasadzie kolejne potwierdzenie, że ta niepewność to dotyczy tego ludzkiego działania. Idąc dalej, troszeczkę może, jeżeli z niepewności usuniemy słowo nie, no to wyjdzie nam pewność, tak? A więc taka sytuacja, w której wszystko jest wiadome i co istotne, nie istnieje tak naprawdę trzecia możliwość, to znaczy w przypadku pewności wiemy, że dane zdarzenia na pewno będą miały miejsce lub na pewno nie będą miały miejsca. Więc albo coś się na pewno wydarzy, albo coś się na pewno nie wydarzy. Na przykład wiadomo, czyj dom będzie niestety strawi pożar lub czy w ogóle takie zdarzenie nastąpi. Jeżeli na przykład wiadomo, że coś się wydarzy, czy w stosunku do kogoś coś przykrego się wydarzy, to możemy też troszeczkę sobie tutaj tak spróbować mieć taką refleksję, że może uda się tego uniknąć, tak? Albo jakieś odpowiednie środki podjąć, aby negatywne konsekwencje jakoś ograniczyć. Więc to wszystko w zasadzie jest tutaj
znane, zarówno te pozytywne, jak i negatywne aspekty przyszłości. I zwróćcie uwagę, że jeżeli, bo to jeszcze chciałem właśnie, dlaczego mówię o tej niepewności, czy, bo jeżeli wszystko byłoby wiadome, znane i tak dalej, no to proste pytanie, po co się ubezpieczać, tak? Wtedy tak naprawdę, jeżeli wiemy, że konkretnej osobie spali się dom na przykład w październiku, no to nie ma sensu ubezpieczać się, tak? Ponieważ to już wszystko jest znane, przyszłość jest znana i jest pewna, tak? W zasadzie to jest to samo. Więc zamiast tak naprawdę ubezpieczać się, to wystarczy, że my zgromadzimy jakieś zawczasu fundusze i zrobimy jakiś transfer społeczny, tak? Wesprzemy tę osobę, która będzie poszkodowana. I za jakiś czas, kiedy nas coś dotknie przykrego, no to my też taką pomoc możemy otrzymać. Ale wówczas nie musimy się opierać na instytucji ubezpieczenia, tak? No bo z ubezpieczeniem mamy tak naprawdę do czynienia wtedy, kiedy wiemy, że dane zdarzenia niekorzystne, o tym jeszcze będę mówił, będą miały miejsce w przyszłości, ale nie wiemy, kogo konkretnie, kiedy i w jakim stopniu dotkną. Natomiast jeżeli znamy przyszłość, no to wtedy ubezpieczenie nie jest potrzebne, ale tu też jest, można takie rozróżnienie wprowadzić, ale dalej pomoc dobrowolna, czy tak dobrowolna pomoc społeczna będzie potrzebna. To jest jakby taka różnica między właśnie pomocą a ubezpieczeniem. Już ubezpieczenie tak naprawdę też jest pewną formą pomocy, ale wówczas nie musimy kalkulować składek, nie musimy się ubezpieczać. Więc to jest jakby pierwszy warunek niezbędny do tego, aby powstała instytucja ubezpieczenia. No i po drugie, bardzo ważne jest znaczenie prawdopodobieństwa. Tak z definicji najprościej można powiedzieć, że prawdopodobieństwo oznacza, że jakieś zdarzenie wystąpi w przyszłości. Po prostu coś się może wydarzyć, coś się może nie wydarzyć do końca, nie wiemy, ale zakładamy taką możliwość z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem. I tutaj mamy tak naprawdę taki podstawowy podział tych prawdopodobieństw, którego autorem był Ludwig von Mises. I pierwszy rodzaj prawdopodobieństwa to jest prawdopodobieństwo zdarzeń jednostkowych, case probability. Drugi rodzaj to jest prawdopodobieństwo klas, class probability. I o co chodzi w tym pierwszym prawdopodobieństwie? Jak wskazuje właśnie Mises, o prawdopodobieństwie zdarzeń jednostkowych mówimy wtedy, gdy zajmujemy się konkretnym zdarzeniem i znamy niektóre czynniki decydujące o tym, jaki będzie jego rezultat, o innych natomiast nic nie wiemy. Czyli mówiąc inaczej, posiadamy część wiedzy, czy jakąś część informacji dotyczącej tego, jaki może być wynik przyszłego zdarzenia. No jako przykłady można wskazać wybory prezydenckie, mecz piłki nożnej, czy w zasadzie każde ludzkie działanie. Jeżeli chcemy przewidzieć, jaką decyzję podejmie dana osoba, no to jeżeli ją trochę znamy, to możemy założyć, że spodziewamy się być może takiej decyzji, być może takiej decyzji, ale mamy część informacji. I cechą tego prawdopodobieństwa jest to, w związku z tym, że dotyczy ona każdego ludzkiego działania, to już jak się można domyślić, tego się nie da zaprezentować czy wyrazić za pomocą rachunku prawdopodobieństwa, to znaczy nie da się tego przedstawić w formie ilościowej. No bo nie można w formie ilościowej jakby ująć tego, jaką dany człowiek w danym momencie podejmie decyzję. Albo na przykład, czy dany mecz wygra tym razem jakiś tam zespół, tak? Czy gra Real z Barceloną, no to załóżmy, że Real wygrał, może nie z Barceloną, tak, ale ja chyba takiego przykładu używam, bo trochę chciałem. Real z jakimś zespołem, który może być spadkowiczem, no to powiedzmy tam z Levante, są kibice Levante, nie? No to można użyć tego przykładu. No więc Real gra z Levante i Real poprzednie 10 meczy wygrywał. Bardzo wysoką różnicą bramek. Więc ktoś powie, no jak to, no to mamy prawdopodobieństwo 100% zwycięstw Realu, ale czy to oznacza, że teraz będzie tak samo? No nie, jeżeli dane warunki będą podobne, no to już jest jakaś podpowiedź, ale tego się nie da wyrazić. Może Real będzie bardzo nieskuteczny, może będzie jakaś czerwona kartka, a może Levante wzniesie się na wyżyny swoich umiejętności i zremisuje albo wygra nawet ten mecz, tak? Ale nie mamy tej, to nie jest na zasadzie rzutu monetą, prawda? Że może znamy z góry jakieś prawdopodobieństwo. Więc to są tego typu przykłady i generalnie, tak jak też wskazuje Mises, ekonomia czy nauki te prakseologiczne, nauki społeczne koncentrują się właśnie zajmują się tymi zdarzeniami jednostkowymi dotyczącymi ludzi, ich decyzji, wyborów, ich wahań, tego, co jest właśnie niemierzalne. Pamiętajcie też, że wartość, kolejny raz to powtórzę, jest subiektywna, tak?
nadajemy wartość dobrą, ponieważ rzeczom wartość, one się stają dobrami, bo spełniają nasze subiektywne potrzeby, to jest niemierzalne, nie da się tego wyrazić za pomocą liczb. I tak samo jest właśnie z tym prawdopodobieństwem zdarzeń jednostkowych. Z kolei na drugiej szali, można powiedzieć, mamy prawdopodobieństwo klas, a więc taką sytuację, kiedy wiemy lub sądzimy, że wiemy wszystko na temat przebiegu zdarzeń lub zjawisk należących do tej samej klasy, natomiast nie wiemy nic o rzeczywistych, pojedynczych zdarzeniach lub zjawiskach, poza tym, że są one elementami tej klasy. Tu jako prosty przykład można wskazać rzut monetą. No bo znamy rozkład prawdopodobieństwa, tak? 50% orzeł, 50% reszka, wiemy, jakie są zasady gry, ale o tym konkretnym zdarzeniu, o tym konkretnym rzucie nic nie wiemy. To znaczy nie wiemy, czy to będzie orzeł, czy reszka. Znamy tylko rozkład prawdopodobieństwa. I tutaj już żadne ludzkie działanie nie ma miejsca. I właśnie jako inne przykłady, oprócz rzutu monetą, można wskazać ruletkę, loterię, dane dotyczące śmiertelności określonej populacji, jakieś dane statystyczne, jak ten rozkład przebiega. Znamy na przykład średnią długość życia w jakiejś grupie, czy na przykład w ogóle Polaków, tak, czy kobiet, mężczyzn, ale sami nie wiemy przecież, ile my będziemy żyli. Możemy tylko zakładać, że więcej lub mniej, ale tutaj wiemy, że jesteśmy w pewnej klasie, ale jakby nie mamy pojęcia, tak, jak ile akurat nam przypadnie. Czasami może to i lepiej. Więc, no i oczywiście jakby już prawdopodobieństwo klas bardziej jest przynależne do nauk tych przyrodniczych, nie tam, gdzie ten element ludzkiego działania nie występuje. Na przykład jak chcemy też wyliczyć, widzimy prognozę pogody, jest jakieś tam, macie w swoich aplikacjach prawdopodobieństwo, że będzie deszcz, prawda, no to jest właśnie to prawdopodobieństwo klas. Czyli o danym zjawisku nic nie wiemy, a raczej bazujemy na różnych warunkach zewnętrznych, które warunkują to, że będzie padało bądź nie będzie padało. I przechodząc dalej, wchodzimy tutaj też już w kwestię ryzyka, czyli terminu nierozerwalnie związanego z powstaniem i z funkcjonowaniem instytucji ubezpieczenia. I tutaj w zasadzie można powiedzieć, że definicja prawdopodobieństwa klas odpowiada definicji ryzyka. Ryzyko, w zasadzie Mises nie był autorem terminu ryzyko i on tego jakby nie rozpropagował. Był to Frank Knight i on wskazał właśnie, stworzył taką definicję, czy nazwał ryzykiem taką sytuację, w których dane zdarzenia możemy przedstawić za pomocą jakichś symboli matematycznych, czy tak naprawdę rachunku prawdopodobieństwa. Rzut kostką, rzut monetą, coś, co da się przedstawić, tak, za pomocą liczb. I możemy do tego właśnie dodać jakieś przewidywanie. Można powiedzieć, że według Knighta rozróżnienie między ryzykiem a niepewnością sprowadza się do tego, czy dane zjawisko da się przedstawić za pomocą liczb, czy rachunku prawdopodobieństwa. Jeżeli się da przedstawić za pomocą rachunku prawdopodobieństwa, to mówimy o ryzyku. Jeżeli się nie da przedstawić tego za pomocą rachunku prawdopodobieństwa, mówimy o niepewności. No i Knight wyróżniał jeszcze kilka rodzajów takiego ryzyka, czy w zasadzie prawdopodobieństwa. On mówił o ryzyku, czy prawdopodobieństwie szacunkowym, jak rzut monetą, no to wiemy, że to jest 50-50, tak? Mówił bodajże o prawdopodobieństwie, czy szacunku takim doświadczalnym, empirycznym, że to wynika z jakichś danych, na przykład dane populacji, śmiertelności danej populacji, długości życia, czy jakiejś zapadalności na jakąś chorobę, wypadków, jakie są, prawda, pożarów, to wszystko są te. No i jeszcze wprowadził takie ryzyko szacunkowe, ale to ryzyko szacunkowe, to tak przy okazji, to dotyczyło według niego tej działalności przedsiębiorczej, związanej z ludzkim działaniem i tego akurat się już nie da oszacować. No, tak jak jeszcze wrócę do tej firmy, tak, niepewności, osądu, każde przedsiębiorcze działanie jest przejawem ludzkiego działania, więc nie możemy oszacować, że jakaś firma odniesie sukces. Jak mówimy, że jakaś firma ma, powiedzmy, 90% szans na sukces ze swoim nowym produktem, to chodzi nam o pewną metaforę, tak? A nie, że to jest tak naprawdę wyliczone, tylko że uważamy, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że się uda. A te szacunki są tylko takie już przy okazji. Więc tego nie należy tak traktować wiążąco. Idąc dalej, dlaczego tak mówię dużo o tym prawdopodobieństwie klas, czy tak naprawdę o ryzyku? Dlatego, że dla instytucji ubezpieczenia zastosowanie czy możliwość wykorzystania tego rachunku prawdopodobieństwa ma szczególne znaczenie, czy w zasadzie kluczowe znaczenie, bo
bez rozwoju tego typu kalkulacji ekonomicznej opartej właśnie na tym rachunku prawdopodobieństwa, ubezpieczyciele nie posiadaliby odpowiednich narzędzi, żeby kalkulować ryzyko. Wówczas poruszalibyśmy się w sferze takiej dużej sferze niepewności, działalibyśmy po omacku, próbując coś wyliczyć, tak? Tylko pamiętajcie, że a zaraz o tym wspomnę, że tak naprawdę te wyliczenia ubezpieczycieli dotyczące ryzyka różnią się od takiej standardowej kalkulacji ekonomicznej, jakiej dokonują pozostali przedsiębiorcy. Dlaczego? Dlatego, że możliwość zastosowania matematyki ubezpieczeniowej, tych różnych osiągnięć, rozkładu normalnego, rachunku prawdopodobieństwa i tam jest wiele tych takich odkryć, na które można by wskazać, pochodnych, to też są bardzo całek, bardzo, bardzo to jest ważne dla ubezpieczycieli. Część tej niepewności staje się mierzalna, czyli można powiedzieć, że kalkulacja ekonomiczna, czy ta matematyka ubezpieczeniowa, którą wykorzystują ubezpieczyciele, to jest taka latarka, która nam pokazuje, jakie są krawędzie jakiejś tam przestrzeni, tak? Czy widzimy, gdzie jesteśmy, mamy lepszy punkt widzenia. I jeden właśnie, Neil Ferguson, to jest taki historyk gospodarczy, który być może natknęliście się na jakieś jego książki. Mam właśnie takie ciekawy, podał cytat, czy wypowiedział się, ja to zacytowałem, że to nie kupcy, ale matematycy byli prawdziwymi prekursorami nowoczesnego systemu ubezpieczeń. I coś w tym jest, bo gdyby nie rozwój matematyki, no to nie wiedzielibyśmy, jak to kalkulować, jak to policzyć. I ubezpieczenia na pewno by się wcześniej nie rozwinęłyby się, bo wcześniej mieliśmy taką sytuację, że na przykład w czasach starożytności czy średniowiecza to się de facto rozpoczęło od kupców. Jakiś kupiec wybierał się na wyprawę, no to nie mogliśmy z dokładnością do jakiejś procenta, tak, wyliczyć, jakie jest ryzyko, no bo nie mamy rozwiniętej matematyki, to raz, a dwa, nie mamy, w zasadzie to jest ludzkie działanie, tak, że wiele warunków może zadecydować o tym, że to się nie uda i jakaś tam wyprawa się nie powiedzie, więc oni w zasadzie stosowali, można rzec, taką dosyć prymitywną kalkulację ekonomiczną, po prostu uśredniali składkę, jak ileś tam wypraw jest, tak, jakiś tam średni koszt, możemy to sobie tak wyobrazić, więc jakoś tam każdy wkład swój wprowadza i jak coś tam się nie udaje, to reszta pokrywa straty, tak, ale to jest taka jeszcze prowizoryczna kalkulacja ekonomiczna, niezaawansowana. Natomiast kiedy ta matematyka, te osiągnięcia zaczęły się rozwijać i to zaczęło jakoś przenikać do tej sfery gospodarczej, to wtedy zaczęły się tworzyć ubezpieczenia. I też Ferguson w takiej swojej książce, która tutaj Potęga pieniądza, tam bodajże podaje chyba, jeżeli dobrze pamiętam, XVII-wieczną Szkocję i tam było kilku chyba pastorów, którzy też byli takimi zdolnymi matematykami i tam był taki problem, że wdowy po żołnierzach, którzy ginęli tam na różnych wojnach, nie miały później środków do życia, więc oni opracowali taki system ubezpieczeń na życie, który polegał na tym, że te składki się wpłaca i wyliczyli, jakie jest prawdopodobieństwo, że taka wdowa będzie musiała żyć ile lat po śmierci swojego męża, ile środków będzie potrzebowała na utrzymanie. W ten sposób skalkulowali składki, ale oczywiście dlaczego to było możliwe? Bo oni dysponowali danymi statystycznymi na temat śmiertelności, które też zaczęły być tworzone. I zaczęli sobie liczyć, jakie jest prawdopodobieństwo, ile lat to mniej więcej zajmie, jakaś średnia długość życia żołnierza, ile wdowa żyje od jego śmierci. I dzięki temu mogli wyliczyć, jaka mniej więcej będzie potrzebna składka. I właśnie w ten sposób, to jest też bardzo dobry przykład, jak, że tak powiem, oddolna inicjatywa tworzy takie, to było takie pierwszego rodzaju ubezpieczenie rentowe, czy ubezpieczenie społeczne, ale rynkowe, prywatne. Więc to jest bardzo ciekawy przykład. I idąc dalej już tym tropem kalkulacji ekonomicznej, to jest to, i na to bardzo chcę zwrócić szczególną uwagę, dlatego że jak mamy takiego zwykłego przedsiębiorcę, to zwróćcie uwagę, że jeżeli on ma tą swoją wizję, tak, dokonuje, zatrudnia pracowników, tworzy struktury organizacyjne firmy i tak dalej, no i oczywiście kalkuluje, tak, próbuje przewidzieć przyszłe potrzeby konsumentów, pamiętamy, bo o tym była mowa wczoraj. Im lepiej to robi, tym oczywiście osiąga sukces, jeżeli gorzej, to osiąga straty,
ale zauważcie, że te jego przewidywania dotyczą jakiego rodzaju prawdopodobieństwa? Prawdopodobieństwa zdarzeń jednostkowych, tak? Bo to jest ta sfera niepewności. I właśnie tym, co odróżnia ubezpieczycieli od takich, w cudzysłowie, zwykłych przedsiębiorców, jest to, że ubezpieczyciele też oczywiście stosują tą kalkulację ekonomiczną opartą o prawdopodobieństwie zdarzeń jednostkowych, bo też muszą mieć wizję firmy, marketing, tak, jak dotrzeć do klienta, to wszystko jest związane z niepewnością, ale, i to jest bardzo ciekawe, i to jest ten wyróżnik, oni stosują też kalkulację ekonomiczną opartą na, czy o prawdopodobieństwo klas, czyli weźmy sobie przykład tych domów, tak, mamy jakieś osiedle, no i gdzie jest na przykład 10 tysięcy mieszkań, czy domów i wiemy na przykład, że statystycznie w przeciągu tam 20 lat czy 30 lat z przeszłości średnia ilość pożarów to było 5, tak? Więc 5 podzielić tam na 10 tysięcy, mamy jakieś tam prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia, czyli to jest ta, więc jest to kalkulacja ekonomiczna, ale ona wykorzystuje rachunek prawdopodobieństwa już, tak? Znaczy rachunek prawdopodobieństwa i później jest już łącznie z tą kalkulacją wykorzystującą tą drugą sferę, związaną z niepewnością. Ale bez tych danych ilościowych, bez danych statystycznych, bez różnych tam metod aktuarialnych, ubezpieczyciele by tego nie wyliczyli i nie mogliby określić składki. I dlatego właśnie można powiedzieć, dosyć tak to brzmi troszeczkę, jest to oczywista oczywistość, ale dlatego właśnie ubezpieczyciele zatrudniają aktuariuszy, czyli osoby odpowiedzialne za kalkulację ryzyka, za to, co uważamy za ryzyko, co nie uważamy za ryzyko ubezpieczeniowe, jakie dane wykorzystać, i underwriterów, a więc osoby, które w ubezpieczeniach zajmują się oceną ryzyka, chciałem powiedzieć zdrowotnego, w ogóle ryzyka ubezpieczeniowego, na przykład ryzyka zdrowotnego, że jak mamy osobę, która na przykład chce się ubezpieczyć od nowotworu, tak, i no to musi wypełnić ankietę medyczną, my musimy zobaczyć, czy ona ma jakieś podwyższone ryzyko, czy niższe ryzyko, czy ma nadwagę, jaki rodzaj zawodu wykonuje, czy uprawia sport, i na tej podstawie odnieść to do złożonych danych statystycznych, dzisiaj już bardzo złożonych, do pewnego rodzaju modelu, który ubezpieczyciel sobie stosuje, i na tej podstawie, jeżeli ktoś ma na przykład niższe ryzyko zdrowotne, zapłaci niższą składkę. Jeżeli ktoś ma wyższe ryzyko zdrowotne, zawarcie wyższą składkę. Tak samo, jeśli ktoś mieszka w jakiejś dzielnicy, gdzie jest większa częstotliwość pożarów, składka będzie relatywnie wyższa i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to jest ta cecha szczególna. Ubezpieczyciele wykorzystują również kalkulację ekonomiczną opartą na prawdopodobieństwie klas, czyli opartą na kalkulacji ryzyka. Pozostali przedsiębiorcy tego tak nie wykorzystują. I właśnie dzięki tej kalkulacji ekonomicznej część zdarzeń staje się ubezpieczalna. To jest bardzo ważne. Nie ubezpieczalna, tylko ubezpieczalna. I pomiędzy ubezpieczalnym zdarzeniem, a nieubezpieczalnym jest taka różnica, że to pierwsze da się przedstawić za pomocą rachunku prawdopodobieństwa, czyli za pomocą liczb. Coś jest mierzalne, to znaczy, że może być ubezpieczalne. A jeżeli my nie umiemy policzyć, jakie jest prawdopodobieństwo na przykład pożaru, bo nie mamy danych albo nie mamy rozwiniętych metod matematycznych, to wtedy dane ryzyko jest nieubezpieczalne, bo jest związane z niepewnością, a więc sfera niepewności, ubezpieczenia nie mogą wejść w sferę niepewności, bo nie da się tego zmierzyć, policzyć i tak dalej. Bo jeżeli nie wiemy, jakie jest ryzyko, no to nie wiemy, czy składka, którą zaproponujemy, będzie za wysoka, za niska, troszeczkę, znaczy nie troszeczkę, na pewno działamy po omacku, więc jest to działalność wówczas obarczona dużą niepewnością. To jest jakby kolejny warunek, czyli niepewność, wykorzystanie rachunku prawdopodobieństwa czy kalkulacji ekonomicznej na nim opartej. Kolejna ważna kwestia, która jest niezbędnym czynnikiem, aby ubezpieczenie powstało, to jest założenie, że celem ubezpieczenia jest wyrównywanie strat ubezpieczonemu, które powstają na skutek zaistnienia przyszłych przykrych zdarzeń, takich jak pożar, choroba, wypadek itd., itd. W tym wypadku wysokość sumy ubezpieczenia dostosowuje się do sytuacji materialnej ubezpieczonego, finansowej. Dlaczego to się do tej sytuacji dostosowuje? Bo jest tutaj prosta zasada, że ubezpieczenie to jest taka pewna forma pomocy, ono ma wyrównać straty. Więc wniosek jest taki, że na ubezpieczeniu nie można osiągnąć czego? Zysku. Czyli jakby jeżeli ubezpieczam mieszkanie na przykład na 300 tysięcy złotych i całe mieszkanie niestety uległo pożarowi, no to
jeżeli ta według tak zwanej wartości odtworzeniowej właśnie potrzebuje 300 tysięcy, żeby je odpowiednio odbudować, odrestaurować, no to ta suma ubezpieczenia, suma odszkodowania nie może być wyższa, bo ja nie mogę osiągać zysku, tylko moja strata musi zostać wyrównana, a więc musi zostać przywrócony poprzedni stan. I tutaj, rozwijając tę myśl, mamy taki podział w przypadku ubezpieczeń na dwa rodzaje ryzyk, jeżeli już jesteśmy w tym obszarze ryzyka, na tak zwane ryzyka czyste i ryzyka spekulatywne. I to pierwsze ryzyko, ryzyko czyste, jest ryzykiem właśnie charakterystycznym dla ubezpieczeń. Sprowadza się to do dwóch możliwych scenariuszy, że albo nie mamy strat, nie występuje strata lub czy szkoda, to znaczy w przypadku ubezpieczenia mieszkania od pożaru, pożar nie ma miejsca. Ktoś może powiedzieć, no ale wówczas ubezpieczony zapłacił składkę, ale jakby wcześniej tego nie wiedział, więc nie traktujemy tego jako stratę. A drugi scenariusz jest taki, że dana szkoda czy strata występuje, mamy ten pożar i wówczas ubezpieczenie działa. Natomiast w przypadku ryzyka spekulatywnego mamy trzy scenariusze. Występuje brak straty, wystąpienie straty lub wystąpienie zysku. I jako taki przykład ubezpieczenia spekulatywnego można jakieś gry hazardowe pokazać. Jakieś tam jednorejki bandyta, no to mogę wyjść na zero, mogę nie mieć straty. Mogę oczywiście mieć stratę, ale mogę też wygrać. I to jest właśnie ta różnica. I zwróćcie uwagę, tutaj może dalej przeskoczę, że tak naprawdę różnica między tymi dwoma rodzajami ryzyka sprowadza się do tego, że w zasadzie żaden z ubezpieczonych nie chce realizacji ryzyka czystego. Nikt nie chce, żeby nam się mieszkanie spaliło, nikt z nas nie chce, żebyśmy zachorowali od choroby czy od chorób, od których jesteśmy ubezpieczeni i tak dalej. Natomiast jakby dążymy do realizacji tak zwanego ryzyka spekulatywnego. Chcemy wygrać, nie wiem, w lotto, chcemy tam wygrać w ruletkę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to właśnie ryzyko spekulatywne w odróżnieniu do ryzyka czystego nie ma charakteru pejoratywnego. Ono nie jest kojarzone z jakimś nieszczęściem, z jakąś stratą. To jest ta różnica, więc człowiek dąży do tego, jest to dążenie, tak? Ludzkie działanie ma miejsce właśnie najczęściej w obszarze tego ryzyka spekulatywnego. Więc to jest ta znacząca różnica. I kolejny ważny warunek, który musi zaistnieć, żebyśmy mówili o ubezpieczeniu, to jest jego grupowy charakter. To znaczy, że jeżeli ja bym chciał zawrzeć umowę z pojedynczą osobą i nawet bym użył rachunku prawdopodobieństwa, więc potrafię wyliczyć na przykład prawdopodobieństwo śmierci, tak? I na tej podstawie określić sumę ubezpieczeniową, to nie jest ubezpieczenie, tylko jakby to napisał Mrs. Hazard. Bo ja wówczas, jeżeli to zdarzenie się zrealizuje, to wówczas ja muszę zapłacić z własnych funduszy. A wiecie, że ubezpieczenie polega na tym, że niejako się wszyscy ubezpieczeni zrzucają na jednego nieszczęśnika czy na kilku nieszczęśników i to właśnie z ich składek są finansowane odszkodowania. I dlatego na tej podstawie ubezpieczyciele też kalkulując ryzyko tworzą określone grupy ryzyka, czy określone klasy ryzyka. Na przykład osoby młode, zdrowe możemy zakwalifikować do grup o niższym ryzyku, czy o niskim ryzyku i tam będą płacili najprawdopodobniej, czy na pewno niższe składki od osób, które mają gorsze warunki zdrowotne. Być może już na coś chorują albo mają wyższe prawdopodobieństwo, że będą, że dana choroba się rozwinie. Więc tutaj mówimy o tak zwanej selekcji i klasyfikacji ryzyka ubezpieczeniowego. Selekcja to jest decydowanie, czy danego ubezpieczonego przyjmujemy lub w ogóle nie przyjmujemy do ubezpieczenia, bo są dwie możliwości. A klasyfikacja ryzyka polega na tym, że jeżeli już się decydujemy, żeby kogoś przyjąć do danego ubezpieczenia, na przykład do tego komuś, ok, ubezpieczymy komuś dom, no to pytanie, w jakiej dzielnicy on mieszka, czy tam, gdzie ta częstotliwość pożarów jest wyższa, czy niższa, tak, czy większa, czy mniejsza, czy to prawdopodobieństwo. Jeżeli to prawdopodobieństwo jest większe, no to klasyfikujemy go do wyższego ryzyka, tak? Z różnych względów, albo załóżmy, że ktoś ma dom z drewna, fundamenty są, no dobrze, może nie z drewna, ale ściany są, prawda, z drewna, dach jest z drewna i tak dalej, no to prawdopodobieństwo pożaru wtedy jest znowu wyższe, więc składka będzie wyższa. Tutaj też mogę dopowiedzieć, że ubezpieczyciele stosują taki podział na tak zwane ryzyko standardowe i substandardowe. Ryzyko standardowe to generalnie jest takie ryzyko, w stosunku do którego nie mają zastosowania zwyżki ubezpieczeniowej, więc nie jest to podwyższone ryzyko
nie jest to podwyższone ryzyko ubezpieczeniowe. A ryzyka substandardowe to są właśnie takie ryzyka o podwyższonym ryzyku ubezpieczeniowym. Z tym, że to ubezpieczyciel decyduje tak naprawdę, które jest które, czy jakie warunki o tym decydują. I może się zdarzyć taka sytuacja, że w przypadku jednego ubezpieczyciela ktoś otrzyma niższą składkę, na przykład dwukrotnie, a w przypadku innego ona będzie dwukrotnie wyższa czy niższa. Bo inaczej mogą klasyfikować ryzyko. Mogą mieć inne strategie rozwoju firmy, mogą troszeczkę bardziej ryzykować, mówiąc tak potocznie. Więc tutaj nie ma jakby, o ile istnieje ten podział na ryzyka standardowe i substandardowe, to nie ma takiej jasnej klasyfikacji, co do nich się tam liczy, jakie poszczególne czynniki ryzyka. To zależy generalnie od danego ubezpieczyciela. I to, co tutaj jeszcze jest istotne, łączenie grup, dlaczego o tym mówię, łączenie grup o różnych ryzykach zazwyczaj ma negatywne konsekwencje. Dlaczego? Bo jeżeli wyobrazimy sobie osobę, to jest bardzo częsty przykład, jest takie zjawisko zwane spiralą przestępności, czy też spiralą śmierci. To jest zjawisko charakterystyczne dla ubezpieczeń zdrowotnych. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja mam pewną pulę osób o niskim ryzyku zdrowotnym. Mam osoby młode, zdrowe, jako ubezpieczyciel, które nie wykonują jakichś zawodów, nie jest to jakieś górnictwo i tak dalej. Załóżmy, że to są zawody wykonywane w biurze, więc niskie ryzyko, tam się nic nie dzieje. Można się łyżeczkę potknąć w kuchni, prawda? I to jest coś takiego. Więc jeżeli do takiej grupy ryzyka ja wprowadzę osoby, które już są chore, które na przykład mają powyżej 60 lat, więc zaraz będą chorowały albo już chorują na dane choroby, to można powiedzieć, że ubezpieczyciel będzie częściej, czy w zasadzie będzie to pewne, że będzie on wypłacał odszkodowania. Czy będzie musiał finansować im dostęp do świadczeń medycznych lub wypłacać jakieś tam sumy ubezpieczenia, żeby się leczyli na te choroby mniej lub bardziej rzadkie i mniej lub bardziej poważne. Ale wówczas relacja pomiędzy skalkulowanym ryzykiem, a szkodowością czy kosztami, jakie ponosi ubezpieczyciel, zostanie zaburzona. Więc żeby przywrócić równowagę, żeby zwiększyć swoje przychody, co zrobi ubezpieczyciel? Podwyższy składki. Komu? No tym o niższym ryzyku zdrowotnym. Wówczas część z tych osób może stwierdzić, że płacenie takiej składki to jest za dużo jak na jego ryzyko zdrowotne. On się czuje młody i ma rację, tak? Dba o siebie, więc dlaczego on ma na przykład płacić składkę o 20% więcej, a w następnym roku jeszcze o 20% więcej na przykład. Więc część osób zaczyna rezygnować z takiego ubezpieczenia, więc ubezpieczyciel znowu ma ubytek przychodów, więc co robi? Znowu podwyższa składki, więc znowu część osób wychodzi z tego ubezpieczenia. I to jest właśnie ten taki cykl tej spirali przystępności, czy w zasadzie nieprzystępności cenowej, gdyż dla osób o niższym ryzyku dane ubezpieczenie staje się coraz droższe, coraz mniej atrakcyjne i oni zaczynają się wykruszać, więc zostają tylko ci najbardziej zdeterminowani, ci o najwyższym ryzyku, ale dla ubezpieczyciela to nie jest żadne pocieszenie. I tutaj, żeby taki cykl zaistniał, naprawdę nie trzeba wielu osób o wyższym ryzyku. Już nie pamiętam, jak to jest w Polsce, ale chyba w Polsce, jeżeli chodzi o te świadczenia w ramach systemu opieki zdrowotnej, ale publicznego, to chyba 5% ubezpieczonych konsumuje 60% wszystkich wydatków w naszym kraju. Więc widzicie, jaka to jest skala. Dlatego, kiedy na przykład chcemy się ubezpieczyć, czy to jest ubezpieczenie na życie, zdrowotne, możemy tu podać jako przykład, zwróćcie uwagę, że w takim ubezpieczeniu jest zawsze jakaś ankieta medyczna, jaki zawód uprawiamy, ile ważymy, czy my jakieś choroby już przeszliśmy, czy rodzice przeszli i tak dalej, i tak dalej. I ta ankieta zwyczaj ma parę stron, trzeba się podpisać, bo wtedy ubezpieczyciel, no i ubezpieczyciel też sobie gwarantuje prawo, że ma wgląd do jakichś tam naszych badań, tak? My to musimy udostępnić, bo on musi skalkulować nasze ryzyko, musi nas gdzieś przypisać. I możliwe wówczas są trzy scenariusze, że nas przyjmie po normalnej składce, czyli jest wszystko ok, że przyjmie nas do ubezpieczenia, ale stwierdzi, że ryzyko zdrowotne jest wyższe, więc albo ograniczy nam zakres ubezpieczenia, więc to, od czego jesteśmy ubezpieczeni, albo podwyższy nam składkę, albo po prostu w skrajnym przypadku odmówi ubezpieczenia. Zazwyczaj kiedy komuś się odmawia ubezpieczenia? No, kiedy już są jakieś poważne warunki zdrowotne i wiemy, że wówczas nie mamy do czynienia z ryzykiem, tylko z pewnością, bo ktoś już choruje. Dlatego część osób na przykład jakoś tak też bardzo emocjonalnie do tego podchodzi,
bo uważa, że jakby dlaczego inni są ubezpieczeni, a ja nie jestem, tak? No bo inni nie chorują, a ty chorujesz. I ubezpieczenie, to też zwracam na to szczególną uwagę, ubezpieczenie to nie jest taki, to nie jest taka instytucja, która jest, to są takie drzwi do świata, gdzie można na przykład konsumować świadczenia zdrowotne w nieskończoność. Najbardziej ubezpieczalne ryzyka zdrowotne to są jakie choroby? Rzadkie, których koszty są bardzo wysokie. Ubezpieczalne są też, powiedzmy, bardziej wizyty u lekarzy, tak, do pewnego stopnia. Czy takie ubezpieczenia też funkcjonują w Polsce i nie tylko w Polsce. Ale to już są bardziej ubezpieczenia o charakterze grupowym, znaczy zawierane przez pracodawcę, gdzie jest jakaś pewna grupa pracowników, która wprowadza stałe przychody. I tutaj też ubezpieczyciele oczywiście odpowiednio to ryzyko kalkulują. Ale najbardziej ubezpieczenie nadaje się do pokrycia takich kosztów rzadkich jakichś zdarzeń, typu pożar, jakaś poważna choroba i tak dalej, których koszty znacząco przekraczają nasze dochody. I dlatego ta instytucja tutaj ma najbardziej widoczne są jej pozytywne aspekty, jej pozytywny wpływ. Więc przy okazji też zwróćcie uwagę, dlaczego ubezpieczenia, tak zwane ubezpieczenia społeczne mają tak poważne problemy, czy to od strony tych ubezpieczeń emerytalnych, czy ubezpieczeń zdrowotnych w publicznym systemie ochrony zdrowia. No, emerytura, czy w zasadzie przejście na emeryturę, to nie jest zdarzenie do ubezpieczenia, no bo wiadomo, że każdy z nas kiedyś będzie prędzej czy później na tak zwanej emeryturze, tak, że sobie damy spokój, nie będziemy już aktywni zawodowo. Więc to jest zdarzenie pewne, a nie związane z ryzykiem. Pytanie tylko kiedy. Więc ubezpieczenie się od czegoś takiego nie ma żadnego sensu. A to tak zwane ubezpieczenie emerytalne, finansowane przez państwo, gdzie państwo jest, można powiedzieć, operatorem, czy ZUS i tak dalej, no to polega na zwykłej redystrybucji od osób aktywnych zawodowo do osób, które już nie są aktywne zawodowo, które przechodzą na emeryturę i na pewnym arbitralnym ustawieniu 65 roku życia jako tego takiego okresu, kiedy już jakby zabrania nam się w pewnym sensie wykonywania pracy, co też jest szczególne. W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych jest ta sama historia. Jeżeli ubezpieczymy osoby starsze, już chorujące, no to nie jest ryzyko. To się nie nadaje do ubezpieczenia, bo one już chorują. Te osoby nie potrzebują ubezpieczenia. To się wydaje kontrowersyjne. One potrzebują dostępu do lekarza, a ubezpieczenie może oznaczać, że ten dostęp będzie potrzebny, a może nie będzie potrzebny. I to trzeba mieć na uwadze. To o tym już mówiłem, że jeżeli to ja zawieram umowę, czy ubezpieczyciel zawiera umowę z jedną osobą, nie stworzył puli ryzyka, to mówimy o hazardzie. Jeżeli stworzył pulę ryzyka, czyli ubezpieczyłem was wszystkich od jakiegoś zdarzenia, no to mówimy już o ubezpieczeniu. I tak naprawdę, jeżeli jest to jedna osoba, no to ubezpieczyciel finansuje to z kapitału własnego, zaś jeżeli jest pula ryzyka, jeżeli jest grupa ubezpieczonych coraz większa, działa prawo wielkich liczb, to wszystko jest lepiej kalkulowane, lepiej jest szacowane. Przy okazji, czy jeżeli ubezpieczyciel ma jakąś grupę ryzyka i ubezpiecza kolejną osobę, to czy jeżeli, załóżmy, że to jest ubezpieczenie na życie, to możliwość, że ta osoba umrze, czy to jest dla ubezpieczyciela ryzyko, że ona może umrzeć? Czy to należy traktować jako ryzyko dla ubezpieczyciela? Nie ryzyko w ogóle, tylko ryzyko dla ubezpieczyciela. Nie, ponieważ ubezpieczyciel wszystko sobie skalkulował. Jeżeli dobrze oszacował ryzyko, to nic się nie dzieje, bo składka jest dostosowana do wysokości ryzyka. A kiedy to będzie ryzyko dla ubezpieczyciela? Kiedy na przykład on zakłada, że nie wiem, 1% ubezpieczonych mu w danym roku umiera. A jeżeli będzie powyżej 1%, to ta różnica to już będzie, czy możliwość zaistnienia tego będzie już związana z ryzykiem dla towarzystw ubezpieczeniowych. Czyli, że coś sobie źle skalkulowali. Na przykład miało się spalić 5 domów na 10 tysięcy, a spaliło się 10. To ta różnica będzie ryzykiem, tak? Czy możliwość, że może być to więcej niż mniej. Czyli wtedy jakby niedoszacowują ryzyko, tak? Jest coś niedoszacowane. Więc podsumowując te wszystkie warunki, żeby mówić o ubezpieczeniu, musimy umieć przeprowadzić kalkulację ekonomiczną, przede wszystkim tą wykorzystującą rachunek prawdopodobieństwa i to jest, cały czas to powtarzam, szczególna różnica pomiędzy działalnością ubezpieczeniową a tą pozaubezpieczeniową, czy też tą, która nie wykorzystuje takiej kalkulacji.
ubezpieczyciele, czy ubezpieczenie, przepraszam, ma za zadanie pokrycie czy wyrównanie strat szkód ubezpieczonym na skutek niekorzystnych zdarzeń, do których realizacji oni nie chcą, więc nie można na tym zarobić. I przy okazji pamiętajmy, jeżeli ktoś wprowadza celowo ubezpieczyciela w błąd i na przykład zataja informacje na temat swojego stanu zdrowia i tak dalej i dostaje się do ubezpieczenia albo płaci niższą niż wyższą składkę, to tak naprawdę on jest subsydiowany, ale nie przez ubezpieczyciela, tylko przez resztę ubezpieczonych i w pewnym sensie ich wykorzystuje, tak? Więc jeżeli byliście kiedyś świadkami takiej sytuacji, że ktoś czasami się pyta, a jakby tutaj zgłosić, żeby ubezpieczyciel wypłacił, tak? Zgłosić jakąś szkodę. No to tak naprawdę on chce wykorzystać pozostałych ubezpieczonych, a nie towarzystwo ubezpieczeniowe. Towarzystwo ubezpieczeniowe też, ale tak naprawdę w sensie ekonomicznym żąda, żeby mu inni to sfinansowali, chociaż nie powinni. Więc to trzeba mieć na uwadze. I to ostatni element straty, te są pokrywane z funduszy pochodzących od wszystkich ubezpieczonych zaliczanej do tej samej czy podobnej grupy klasy ryzyka. O to właśnie chodzi, żeby to mniej więcej były, żeby, bo jeżeli mówię, do jednego wora to wszystko wrzucimy, no to popatrzcie sobie na służbę zdrowia i widzicie jak to funkcjonuje. Nie da się po prostu sprawić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Jeśli chodzi o literaturę, tradycyjnie Mises to są fragmenty dotyczące strony 90-101, prawdopodobieństwa klas i prawdopodobieństwa zdarzeń jednostkowych. Na paru stronach też o tym, ale bardzo ciekawie wspomina Murray Rothbard w ekonomii wolnego rynku. Potęga pieniądza, Niall Ferguson, też ta historia w Szkocji, bardzo ciekawa, polecam tę książkę. Foss i Klein, organizowanie działania przedsiębiorczego, tam bodajże Franka Knighta wspominają. Też parę stron można zerknąć i można powiedzieć bardziej takie podręcznikowe pozycje, medycyna ubezpieczeniowa, jak ktoś będzie chciał kiedyś z Was się zastanawiać, czy na jakieś tam jakąś specjalizację, coś związanego z ryzykiem, czy z ubezpieczeniami pójść, może ktoś będzie chciał się kształcić na underwritera, czy aktuariusza, to bezwzględnie ta książka, musicie ją mieć. Bardzo ją polecam, ja się bardzo wiele z niej nauczyłem i także bardziej też takie podręcznikowe, ryzyko w działalności człowieka i możliwości jego ograniczania, ubezpieczenia gospodarcze. To akurat jest tam jeden z rozdziałów, jak tam te ubezpieczenia rynkowe funkcjonują, też warto zerknąć. Także z mojej strony to tyle. Bardzo dziękuję i zapraszam do zadawania pytań.